Ludzie po prostu zaczynają wierzyć, że ogromna grupa społeczna, jaką są seniorzy, ma ogromny potencjał i ogromną wartość. Po 4 dniach trwania jeleniogórskich senioraliów klucz do bram miasta powrócił do jego włodarzy. Uroczyste zakończenie imprezy miało miejsce w Filharmonii Dolnośląskiej. Tam też odbyła się akademia z okazji Światowego Dnia Seniora. Podczas uroczystości gośćmi zarządu oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze, czyli organizatorów wydarzenia, byli mieszkańcy Jeleniej Góry oraz zaprzyjaźnionych miast. Do nas przyjeżdżają z Jeleniej Góry różne zespoły i my jedziemy tutaj jak do domu. Mało, idziemy jak do wielkich, znanych od nas przyjaciół. I jesteśmy szczęśliwi, że możemy się z tak dobrymi, wspaniałymi ludźmi spotykać tutaj. Ostatniego dnia senioraliów wyłoniono również laureatów trzeciego przeglądu zespołowej twórczości amatorskiej seniorów, którego przesłuchania trwały od 1 października. Nagrodę prezydenta miasta otrzymał zespół Agat, a nagrodę od poseł Zofii Czernow grupa Hosadyna od Lubina. Były również dyplomy i wyróżnienia. Jesteśmy trzeci raz na tych senioraliach w Jeleniej Górze. Co roku jest bardzo fajna impreza, co roku z rozmachem. Coraz więcej zespołów, coraz więcej seniorów. W tym przedziale wiekowym robi coś, co nam przynosi i zadowolenie, no chyba polepsza zdrowie. Był bardzo wysoki poziom. Wiele osób naprawdę fantastycznie się zaprezentowało. Nie mówię tutaj tylko o zaśpiewaniu czy o zagraniu, ale również cały występ był pięknie zaplanowany. Wydarzenie zakończył koncert pod tytułem Muzyka dla wszystkich oraz prezentacja zwycięzców przeglądu. Jeleniogórscy seniorzy podczas trwania swojego święta udowodnili, że są grupą społeczną, która potrafi się doskonale zintegrować, zorganizować i wspólnie bawić, nie gorzej niż ich młodsi koledzy podczas studenckich juwenaliów.